Tak rozmawiamy z Ewą Swobodą po występie w Copernicus Cup. Emocji nie brakowało od tego pierwszego biegu eliminacji. Gdzieś tam zacięta walka była. Jak podsumujesz to, co się wydarzyło już w finałowej odsłonie waszej rywalizacji? No w finale trochę lepiej wyszłam niż w eliminacjach, bo w eliminacjach miałam powyżej 190 reakcji, więc myślę, że jak na ten czas, który był w eliminacjach, to super. No teraz co, 7-11, troszeczkę do przodu, dobrze, bo już się martwiłam, że coś jest nie tak. Jest fajnie, troszeczkę muszę kolano wyleczyć. No i co, mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy i jedziemy dalej. Po pierwszych startach mówiłaś, że cały czas szukasz odpowiedzi, gdzie można jeszcze coś poprawić, gdzie tak naprawdę jest ta rezerwa. Czy już znalazłaś tę odpowiedź? Myślę, że tutaj. To chyba tylko tyle. No i w kolanie, dobra. Zostawmy to jeszcze w tym kolanie, żeby na co było zwalić. Ale myślę, że głowa... troszeczkę trzeba się uspokoić, wychillować wszystko. No i wziąć się za robotę, bo dawno nie zrobiłam porządnego treningu, także teraz mam trochę czasu do mistrzostw Polski. Zostaję tutaj w Toruniu, więc będę pracować, żebyście się cieszyli razem ze mną z moich startów i zobaczymy. No ale coraz mniej czasu też zostaje do halowych mistrzostw Europy. Jak podchodzisz do tego, bo też zadałam to pytanie Pii z Krzyszowskiej, bo od pewnego czasu jedyne pytanie, jakie dostaję praktycznie, to jest to, kiedy poprawi ten rekord Polski? Ile razy dostałaś już to pytanie, kiedy zejdziesz poniżej 7 sekund? Wiele, chociaż dzisiaj go na szczęście nie dostałam, bo nie mówię już co, ale na spokojnie, może się to uda w tym sezonie, może w następnym. Nie można co sezon robić życiówek, robić rekordów Polski, bo to jest po prostu niemożliwe. No, ja też jestem już troszeczkę starsza, coraz starsza, w sumie jeszcze nie taka stara, nie? Coraz starsza i też ciężej o to wszystko, ale... No chwila! No, chwila! Chwila! No, ale myślę, że odpoczynek tutaj gra dużą rolę i nie będę obiecywać kiedy, ale kiedyś na pewno. Już nie zatrzymuję, bo tutaj wszyscy czekają. Nie powiem starsza, ale coraz bardziej doświadczona Ewa Swoboda.